Dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot konarem z rabarbarem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Role Playing Games poświęconym grze w Skyrim. Dokładnie tak, prosiliście, macie. Jest to, powiedzmy, etap gry, który specjalnie dla was przygotowałem, zaaranżowałem, by pokazać wam kilka elementów, które nie było mi dane wam zaprezentować, pokazać w poprzednim materiale. Jak widzicie, przed wami moja postać Rojak, któż by inny, czyli bardzo dziwny gad. Więc tak, od razu zmniejszyłem rozdzielczość, by nie było tych pasków po boku. Mea culpa, ja o tym całkowicie zapomniałem. Więc tak, to jest pierwsza sprawa. Druga to taka, na co chciałem zwrócić waszą uwagę, co wpływa generalnie na aranżację klimatu, że chodzimy, zwiedzamy, eksplorujemy i kurczę, całkowicie czujemy ten świat, on nas pochłania. I co na to wpływa? Co na to wpływa? Cały wachlarz różnych elementów i bajerów. Począwszy od rysowania dalekich planów, po kwestie roślinności, dodatków, typu właśnie jakieś konary, krzaki, głazy. What the fuck? Piotruś pan? Woda, światło, cienie, rzeki, jakieś kwiatki. No kurczę, ja strasznie lubię takie rzeczy. Renata zawsze się ze mnie śmieje. O, znów grasz w RPGa. A ja pytam się, skąd wiesz? Bo ciągle zapierdalasz po lesie. Ja mówię, no tak, no te gry głównie na tym polegają. Ale ma to swój wyjątkowy klimat, powiedzmy takiego. Ja to nazywam takiego spokoju. Nie chodzi o to, żeby w RPGach. To nie jest hack and slash, tak? To są RPGi, gdzie po prostu przez pewien, czasem lwią częścią chodzi, eksploruje, zwiedza, podąża do celu z chęcią realizacji jakiegoś zadania i tak dalej. Czy po prostu swobodnej eksploracji i tak dalej. Także świat przedstawiony, jego aranżacja, no po prostu miarzy. Strasznie mi się podobają różne takie dynamiczne zmiany pogodowe, atmosfery. Myślę, że zaraz doświadczymy czegoś takiego, ale zanim przejdziemy, zobaczmy, co my tu mamy. Wcześniejszy odcinek poświęciłem aranżacji swojej postaci, kreacji od strony wizualnej. Teraz wam troszeczkę opowiem o tym, generalnie jak widzę swoją postać, jeśli chodzi o branie udziału w przygodach oferowanych przez Skyrim. Więc tak, postawiłem na bronie jednoręczne plus blok tarczą. Wszystko, co wymieniłem, ma za sobą bardzo fajne perki, które będziemy uzyskiwać na drodze rozwijania konkretnych umiejętności i awansowania w ich przedziale. Tutaj jest bardzo fajny klawisz Q, za pomocą którego wcześniej w ekwipunku zaznaczamy nasze ulubione rzeczy. To mogą być czary, fiolki z życiem, maną oraz preferowane uzbrojenie. Ja tutaj wiadomo, mam na przykład łuk. Jak zauważyliście, ja zawsze preferowałem perspektywę trzeciej osoby, chociaż ona w przypadku tej gry nie jest tak toporna i drewniana, jak to było chociażby w Oblivionie, czy w Falloutie, czy w ostatnich Falloutach bez modów. Tutaj poruszę się bardzo sympatycznie, tak przekonująco. Bardzo fajnie wygląda też skradanie. Gdy uda nam się niepostrzeżenie oddać do kogoś strzał albo dźgnąć sztyletem, jakokolwiek inną bronią, otrzymuje nasz oponent zwiększone obrażenia. Bardzo fajny sneak attack, backstabbing standardowo. Perspektywa FPP bardzo fajnie wygląda, jeśli chociażby celujemy z łuku. Naprawdę feeling strzelania jest tutaj przewyborny. Bardzo fajnie się strzela z łuku. Nie jest jakoś wybitnie trudne, ale daje bardzo dużo satysfakcji. Fajnym bajerem jest to, że jak sobie strzelimy, możemy sobie wziąć tą strzałę, nie tracimy w ten sposób amunicji. Zmieniając tutaj z kolei na to moje podstawowe uzbrojenie, w zależności od ręki prawej bądź lewej, wiadomo, zasłaniamy się, czyli standardowo tarcza szmato. Możemy odepchnąć naszego oponenta, on traci wtedy równowagę i możemy go fajnie dobić. W zależności ja może pokażę wam to na przykładzie TPP bez klęknięcia. W zależności jaki
klawisz kierunku użyjemy podczas wyprowadzania ataku, dokonuje się, powiedzmy, animacja uderzenia pod innym kątem. Tak jest, tak, gdy do tyłu robimy coś takiego, gdy do przodu i przytrzymamy, on bierze taki solidny zamach. Podobnie a wygląda, jeśli od tyłu. Wszystko kosztuje nas odpowiednią ilość wytrzymałości, którą zużywamy podczas wykonywania bardziej absorbujących fizycznie ataków. Dobrze, tak to wygląda. Przejdźmy sobie może coś standardowo zajebać, albowiem jest to gra, która opiewana na kurwianie smoków. Dobrze, tu coś będzie i tu chyba zacznie się tworzyć bardzo fajna taka klimatyczna śnieżyca. Czuję ten mróz. Patrzcie, zwróćcie uwagę na tą mgłę, na ten śnieg. Przed chwilą były refleksy świetlne, ciepło, miło, przyjemnie. Teraz mroźnie, złowrogo, konsternująco. No kurde, odlot, no. Fuck, strasznie to lubię. Dawać sarenkę albo jakiegoś wilka, zająca, cokolwiek. Zawsze taki seks, prawda? O, tam ktoś jest. Dobra, weźmiemy łuk i go zaskoczymy. Jesteśmy w ukryciu i widzimy gościa. Boom! Arrow shot, bitches! Boom! Headshot z nienacka! O, idzie kolejna. Oberwała? Dobra. Ale powiedzmy, zasłonimy się tarczą, by zareagować adekwatnie do lecących w naszą stronę strzał i dowalimy jej stopora. I być może wpadnie nam jakiś switaśny finisher. Bardzo byśmy tego chcieli. Dobra. Okej. Okay. A! Tak, to był od razu finisher. Bardzo fajna sprawa. Wiadomo, przeszukujemy. Wszystko jest, powiedzmy tutaj, widać, że jest to jakby w jakimś stopniu tam port z konsoli, albowiem to jest tak intuicyjne, to sterowanie bardzo podpada i to nie przeszkadza. Serio. Wydaje mi się, że będzie w tej kwestii gorzej. A nie jest. Bandyta, co my tu mamy? Żelazna strzałka. Złoto. Dobra. No, wejdźmy sobie może pod inne widoki. W ogóle mam taki topór, że jak przypierdolę, to ludzie się boją. No, mieszek złota. Tutaj widać, powiedzmy, takie elementy interfejsu z Falloutów. Inspiracje przynajmniej w tej kwestii. No patrzcie, że to nie wygląda zajebiście, no. Czujesz się niby małą biedronką w tym potężnym, pięknym świecie, a jednak to ty jesteś osobą żyjącą. To ty tutaj sterujesz, to ty tutaj tak naprawdę żyjesz. No jak się skrada z tym toporem, no przecież to jest kurde. Nie, ja wiem, ja się podniecam. No. O, odepchnąłem tarczą. Jeszcze raz. A! I koniec zabawy. Bardzo fajnie. Na razie walka jest taka troszeczkę hack and slashowa, ale z tego, co zdążyłem w dalszej części gry zauważyć, są oponenci już bardziej wymagający, jeśli chodzi o taktykę. Tu mamy kufry. Złoto. Żelazna kutwa zbroi. Okuta zbroi. Przepraszam. No i zobaczcie, jaki fajny point lookout. Muzyczka. Nie no, kurde. Naprawdę wszystko stoi tutaj na wybornym poziomie. Wiadomo, to nie jest poziom grafiki niektórych lokacji z Wiedźmina 2. Przyznaję szczerze. Ale wiadomo, no to też jest inna powierzchnia, inny rozmach, inna aranżacja tego wszystkiego. Gra przede wszystkim dłuższa, no i miejmy nadzieję, że poszczególne lokacje krainy będą z większym pomysłem i oddaniem skonstruowane niż ostatnie akty z Wiedźmina 2, które były po prostu, no, żałosne, no, nie ukrywajmy, były po prostu strasznie wyprakowane. No ale nieważne, o Wiedźminie 2 już mówiłem wiele razy. Teraz mamy Skyrim. Ok. Kończąc materiał, zwróćmy uwagę, jak wygląda cały system
powiedzmy, rozwoju naszej postaci. Tu mamy kwestię magii, czyli różne szkoły, różne efekty, krzyki i możliwość dopasowania konkretnego czaru pod ten przycisk klucz szybkiego dostępu w ramach ulubionych elementów. Następnie mamy mapę z podziałem na całą krainę oraz na bieżący obszar, a także mapę lokalną. No i bezpośrednie przejście do dziennika, w którym mamy wylistowane zadania główne, zasłyszane, poboczne, nasze statystyki rodem troszeczkę z GTA, system, czyli możliwość wpływania na różne kwestie graficzne, muzyczne, sterowania. Dobra, wychodzimy. Trzeba pamiętać, ze wszystkiego wychodzi się tabem. Ja w początku nie wiedziałem. Escape, spacja, a tu ze wszystkich okienek wychodzi się tabem. Aha, mały tip. Absolutnie czytajcie wszystkie książki i męczcie dupę wszystkim NPC-tom. Wszędzie jest ukryte jakieś zadanie. Za wszystko można powiedzmy zgarnąć switaśny exp, bezpośrednio wpływając na rozwój konkretnej umiejętności, co potem pomaga nam w odblokowaniu perka! Perki są nieśmiertelną busy. Jak ja słyszę perk, to mam mokro. Dobra, tab, przedmioty, wiadomo, tutaj ulubione, czyli to, co miałem, powiedzmy, zaznaczone. Tutaj wszystkie, broń, czyli łuki dystansowe, tarcza, topory, możliwość dual wieldingu, gdy sobie zaznaczymy na przykład topór. Nie, to jest ciężki topór, mam jakieś jednoręczne? No, niestety nie mam, ale nieważne. Dual wielding jakoś mi się na razie w tej grze nie podoba, jakiś feeling nie ten, nie, na razie tego nie kupuję. Zobaczymy, jak będzie dalej. I tak jest spoko, bo to wszystko wchodzi w skład umiejętności atakowania broniami jednoręcznymi. Mikstury, wiadomo, zioła wody, piwa, pożywienie, czyli kebaby, składniki, księgi. Wszystko przydaje się oczywiście do konkretnego wytwarzania, ulepszania różnego rodzaju przedmiotów o różnym przeznaczeniu. Księgi, klucze, strój, no to tutaj wiadomo, główne partie to jest oczywiście korpus, buty, rękawice oraz hełm. Wiadomo, ja cisnę w ciężki pancerz, włók, tarczę, broń jednoręczną. Tyle jeśli chodzi o takie walory bojowe, czysto ofensywno-defensywne. Jeśli chodzi o te, powiedzmy, takie, nazwijmy to, nieofensywne, społecznościowe, to standardowo otwieranie zamków, retoryka. Także widzimy, tutaj mamy, powiedzmy, taką konstelację gwiazd, która została zaaranżowana właśnie pod kątem odblokowywania kolejnych segmentów. Czyli wiadomo, jeśli awansujemy w jakiejś umiejętności poprzez jej wykonywanie i odpowiednia ilość wykonywania danej czynności bezpośrednio wpływa na liczbę, która w dalszej części rozwoju uprawnia nas do wyboru kolejnego perka, który absolutnie każdy się przydaje. Są to permanentne perki stałe, jak i takie, powiedzmy, aktywujące, ulepszające, ograniczające, podnoszące, podtrzymywane i tak dalej. Wszystko rozumiecie. Także mamy tutaj rozpierdul Mordor, przywracanie, czyli walka z kacem, przemiana, zaklinanie, czyli robienie w chuja, kowalstwo, czyli zwalisty drwal, rock alone, ciężki pancerz, blokowanie, czyli tarcza szmato, broń dwuręczna, czyli rozpierdalamy na dwa baty, broń jednoręczna, czyli nie mam dziewczyny, czyli zostaje albo Kasia, albo Basia, łucznictwo, czyli boom, headshot, szmato, tu też obowiązuje, lekki pancerz, to może biber, skradanie, czyli nobody seen anything, wbije ci kosę pod żebra, jeszcze się wyszczam, otwieranie zamków, czyli okradnę twoje włościa, haha, kradzież, czyli stój spokojnie. I retoryka, czyli możliwość powiedzenia komuś w taki sposób spierdalaj, że rozmówca będzie strasznie zadowolony przed zbliżającą się podróżą. Alchemia, czyli ważymy, ćpamy, dilujemy. Iluzja, czyli zabawa w różne kabarety. Magików, iluzjonistów. Przywołanie, czyli dzwonimy po taksę.
No i wracamy do Mordoru. Ja standardowo wybrałem sobie, tak jak mówię, retoryka, która przykładowo rozgałęzia się na kwestie wpływania na rozmówcę pod kątem otwierania nowych linii dialogowych, ulepszenia sobie perswazji, jak i na kwestie związane z targowaniem i wszystkimi profitami za tym idącymi. Oj, właśnie, no, ten tam też potrafi brzydko wyjść całkowicie z całego systemu. Dlatego, dobra, skupię się na myszce. Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to też w ogóle zwróćcie uwagę, jak fajnie jest to zrobione w formie takiego kluczyka troszeczkę, nie? Otwieranie, umiejętność otwierania zamków o różnym poziomie, co bezpośrednio potem, jeśli chodzi o perki rozgałęziające się, poboczne, uzupełniające, to możliwość znajdywania większej ilości złota, odlewania kluczy, niełamania wytrychów, które są potrzebne do takiego procesu, który wygląda identycznie, jak by wyglądał w poprzednich Falloutach. Nie! Jeśli mamy na przykład chociażby broń jednoręczną, no to tutaj mamy podwójna nawałnica, to jest dual wielding, postawa bojowa, że potężne ataki bronią jednoręczną kosztują mniej kondycji i powiedzmy konkretne, jeśli chodzi pod miecz, siekierę, młot, siekierę, miecz. Także absolutnie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Każda, powiedzmy, droga, ścieżka życiowa naszego wirtualnego alter ego umożliwia przekucie naszej wizji co do jego ścieżki w naszą stylówę i absolutnie wszystko w tym pomaga i klimaci w całą identyfikację i zżycie się z naszym awatarem. Fenomenalnie zostało tu przedstawione. I to by było na tyle. W następnym odcinku Rojcio na bank pokażę Wam, jak wygląda, powiedzmy, targowanie się, czyli zakupywanie przedmiotów, wytwarzanie przedmiotów, rozmawianie z NPC-tami, kwestie takie może mniej fajterowskie. Zobaczymy, no co, na co będę miał ochotę, to jak najbardziej Wam z przyjemnością pokażę. Także dziękuję Wam serdecznie. Ciki cik, boom, headshot i... Tarczasz ma to. Trzymajcie się. Hejos.